Pamiętamy o nich jako o ofiarach Niemców. Pozostają jednak w naszej pamięci również poprzez zasługi dla polskiej społeczności. Jesteśmy szczególnie zobowiązani, by przypomnieć o ich wyjątkowym, bo codziennym heroizmie. Heroizmie Polaków w wolnym mieście Gdańsku. Mamy też wobec nich szczególne zadanie. Zadanie przeciwstawiania się choćby najdrobniejszym przejawom nienawiści wobec drugiego człowieka.